Witam Was w krótkim filmie informacyjnym. Czas się trochę w końcu wypowiedzieć na temat naszych akademii, bo denerwuje już mnie to, że ciągle ludzie piszą, że nie chcemy Was przyjąć do 2D. Teraz jeszcze powstało 2E. Ktoś po prostu żeruje na popularności Brave Poland i kategorycznie odcinam się od Brave Poland 2D i 2E. To nie są nasze akademie. Więc osoby, które po prostu żerują na naszej aktualnie, na naszej popularności, na naszej, nie wiem, na naszej po prostu nazwie, odcinam się kategorycznie. Pamiętajcie, osoby, które piszą, że nie może, chcemy Was przyjąć do 2E czy 2D, to nie są nasze akademie. Nasze jest, jak tu widzicie, Brave Poland, Brave Poland 2A. Macie tak, żebyście widzieli. To jest nasza pierwsza oficjalna akademia. 2B. Tutaj jest 2B. To jest nasza druga oficjalna akademia i żadna inna. Oraz najnowsza nasza akademia 2C. Żadnej innej akademii my nie posiadamy. 2A, 2B, 2C. I ostrzegam po prostu, 2D i 2E nie są nasze. I więc proszę, my się z tym odcinamy po prostu od tych akademii. I proszę przestać pisać, że do tych akademii was nie chcemy przyjąć, ponieważ to nie są nasze akademie. Ktoś po prostu żeruje na nazwie Brave Poland, na popularności tego klanu. Druga informacja. Do głównego klanu nie przyjmujemy za bardzo osób spoza naszych akademii. Nasze akademie są po to właśnie, żeby dostać się do naszego głównego klanu. Czasem robię wyjątek, ale to po prostu zależy od mojego humoru. Jako prowadzący Brave Poland mam do tego prawo, więc proszę przestać pisać, żeby Was przyjąć do głównego klanu. Idziecie do akademii, tam minimum 7 dni musicie spędzić. Takie wprowadzę po prostu zasady i wtedy jak będzie jakieś miejsce, Was przyjmiemy. Nie będę nikogo z Brave Poland, z głównego klanu na siłę wywalał. Tworzymy jedną wielką rodzinę i taką rodziną będziemy do końca. Jeżeli ktoś po prostu nie gra, jest mało aktywny lub pisze, że już przestaje w to grać, wtedy usuwamy, jest miejsce. Nie będę nikogo na siłę usuwał, no chyba, że też ktoś limitu nie wyrobi. Wtedy przenosimy taką osobę do akademii, a bierzemy z akademii kogoś, kto spełnia nasze limity, nasze oczekiwania. I naprawdę odcinam się od 2D i 2E. To nie są nasze akademie. I pamiętajcie, wiek w naszych akademiach nie gra roli. Ważne, żebyście byli fair, aktywni. To się liczy. Możecie mieć 5, 10, 15 lat. Nawet 40, 80. To dla nas nie jest ważne. Jeżeli jesteś w porządku, grasz, lubisz pograć w klanie, treningi, nie obrażasz nikogo, podstawa, zapraszamy. 2D, 2E, pamiętajcie. Odcinam się od tych akademii, tych klanów. To nie są nasze akademie. Chociaż 2D została założona przez jakiegoś gracza z mojego klanu, ale odcinam się. 2A, 2B, 2C. I na tym na razie dosyć. I proszę do mnie nie pisać, że nie chcemy Was przyjąć. To nie są nasze akademie. Do usłyszenia.